Witajcie kochani w kolejnym filmiku naszej środowej, takiej tematycznej pogadanki. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć po tytule, będzie to film poświęcony głównie zakupom do domu, ale też nie omieszkałam, żeby przemycić tutaj dwie rzeczy, które kupiłam sobie tak naprawdę dla siebie, do noszenia. Więc kochani, jeżeli lubicie taką tematykę, zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. I zacznę tak naprawdę od największej rzeczy, a mianowicie od lampiona. Tak wygląda przepiękny lampion, który kupiłam w Home&You. On jest z taką ceramiczną, ona jest chyba z ceramiki, czy z betonu, już nawet nie wiem, bardzo ciężka jest ta podstawa. I tutaj mamy pełen taki sój, do którego wkładamy dużą świecę. Przepięknie to wygląda, ja bardzo lubię ten efekt. Żałowałam, że nie ma białych tych takich podstawek, no ale były tylko te szare. Zastanawiałam się też jeszcze nad dwiema dodatkowymi tymi lampionami, świecznikami, nie wiem jak to mogę nazwać. I on był po 59,50 zł. Taka była cena po przecenie. Ale poczekajcie, jeszcze sprawdzę, bo tutaj mamy cenę, o, tu macie cenę 119 zł. Ja, tak jak Wam powiedziałam, kupiłam to na promocji i stwierdziłam, że warto, żebym Wam o tym powiedziała, być może jeszcze dostaniecie w sklepie internetowym, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, myślę, że niecałe 60 zł, bez 50 groszy, za taki lampion to jest naprawdę dobra cena. Ja postaram się Wam może zrobić zbliżenie, zobaczę jak to wyjdzie w kamerze, jeżeli będzie taka, mówię, potrzeba, to na pewno przebitki Wam przygotuję. Ale uważam, że zakup tego lampionu był naprawdę strzałem w dziesiątkę, bo czegoś takiego szukałam do swojego mieszkania. Z Home&You dorwałam jeszcze takie dwie poszewki, takie futrzaki, bardzo przyjemne w dotyku. Ja tutaj mam cenę 30, zaraz Wam pokażę, 39 zł, natomiast ja jedną taką poszewkę kupiłam za 27,30 zł, więc no w sumie aż tak wielkiej przeceny nie było na nie, ale uważam, że i tak 27 zł jest to dobra cena, dobry deal. A ona jest one są w takim kolorze, widzicie, taka kawa z mlekiem, taki beż. I z całą pewnością te poszewki w tym kolorze będą się idealnie sprawdzały zarówno do mojej sypialni, jak i też do mojego salonu. Tak więc na pewno mogę te poszewki Wam polecić. One są też dobre. Ja już je mam podobne właśnie też z Home&You. Ja je prałam, się z nimi nic nie dzieje, więc myślę, że warto sobie zainwestować pieniądze w coś troszkę lepszego. Pojawiają się czasem też głosy odnośnie kawy, bo wiecie, że jestem kawoszką, kocham kawę, uwielbiam kawę i pytacie mnie o sklep, w którym kupuję kawę. Ja kawę kupuję od lat w jednym sklepie internetowym, jest to Konesso.pl. To nie jest żadna współpraca, sama sobie zapłaciłam za te produkty. Konesso przysyła nam zamówienie w takim pudełku i tym razem zamówiłam sobie oczywiście moją ukochaną kawę Kimbo. Jest to 100%, tu macie napisane, jest to 100% arabika, kocham arabikę. Za tę kawę zapłaciłam, już Wam mówię, 72,50 zł, więc uważam, że za kilogram dobrej kawy, dobrej arabiki warto zapłacić nawet gdzieś tak około 80-90 zł. Uważam, że kawy powyżej 100 zł dobrej jakości arabika to już trochę przesada. Ale kupiłam jeszcze jedną kawę, która też zaczęła niestety konkurować z Kimbo, a jest nią espresso casa marki Segafredo. Polubiłam kawę Segafredo. Jest to chyba druga już kawa, którą piję tej marki, tej firmy i powiem Wam, że naprawdę zaczynam się przekonywać. Tak jak z Lavazzą mam duży problem, tak Segafredo naprawdę robi dobrą robotę i to jest kawa, która mnie osobiście przypomina taki delikatnie czekoladowo-mleczny smak i posmak, aromat, więc jeżeli przywiązujecie wagę do kaw, które nie są mocno palone, które mają dość niską zawartość kofeiny, tutaj nawet nie jestem w stanie Wam przytoczyć, ile ona ma zawartości kofeiny. Jak możemy tutaj wyczytać na opakowaniu, jest to średnia jakość palenia. Aromat jest taki w miarę intensywny, bo na 5 ziarenek ma 4. Intensywność, ogólnie intensywność kawy 5/5, więc to jest bardzo dużo. Więc powiem tak, jeżeli lubicie dobrą kawę, która nie jest kwasidłem, która nie jest mocno żrąca, a w zapachu i smaku przypomina Wam nuty czekolady, orzecha, odrobinę mleka, to myślę, że akurat Segafredo powinno przypaść Wam do gustu. Oczywiście ja pisując aromaty, które wyczuwam w tej kawie, to są tylko i wyłącznie moje odczucia, więc Wy możecie czuć troszeczkę inne nuty, natomiast ja uważam, mnie po prostu ta kawa, ten aromat kawy właśnie kojarzy się z tymi 3 określeniami, które Wam przedstawiłam. I za tę kawę, tu mamy też kilogram, zapłacicie 51 zł. Myślę, że 51 zł to jest bardzo dobra cena. I po raz pierwszy skusiłam się na herbatę w Konesso. Tym razem wybrałam białą herbatę. Jest to herbata, która jest z cząsteczkami owoców tropikalnych. I tutaj mamy 12 saszetek po 3 gramy. To jest taka prawdziwa liściasta herbata Sir Williams Royal Taste. I za tą herbatę zapłaciłam 19,90 i powiem Wam szczerze, Wam zaraz pokażę, jak ona wygląda. Ona jest przepięknie pakowana. Tutaj widzicie, ona jest tak pakowana w takim bardzo fajnym opakowaniu, pojedynczo, więc jeżeli chcecie ją sobie zaparzyć, to nie musicie się obawiać, że ten aromat gdzieś Wam ucieknie, bo każda torebeczka jest zamknięta w osobnym pojemniczku, opakowaniu, to chciałam powiedzieć. Wkładamy do dzbanuszka, bo na szklankę to może być trochę za intensywna i powiem Wam szczerze, że ja taką torebeczkę parzyłam 2 razy. 2 razy taki dość duży imbryczek sobie zaparzyłam i była naprawdę wyśmienita. Co prawda za drugim razem, jak ją zalałam, ona już była mniej intensywna, natomiast za pierwszym razem to była taka naprawdę świetna kwintesencja delikatnych nut tropikalnych, takich owoców tropikalnych, no ale czułam tą białą herbatkę, tak więc naprawdę mogę ją Wam polecić, jest bardzo dobra, wiem, że jest droga, ale jeżeli przykładacie wagę naprawdę do dobrej jakości herbaty, albo na przykład macie kogoś takiego, kto lubi taką dobrą herbatę, to nie kupować na kilogramy, tylko właśnie kupić sobie takie opakowanie. Oni mają różne rodzaje. Ja się też przymierzam jeszcze do takiej herbaty zielonej. Zobaczymy. Na razie mówię, wzięłam sobie jedną na przetestowanie. Mają też większe opakowanie, tak więc czego tylko tak naprawdę dusza zapragnie. Polecam Wam, bo naprawdę, mówię, przetestowałam, jest naprawdę świetna. A 20 zł za 12 sztuk to naprawdę nie jest nie wiadomo jak wielki majątek. I na koniec, kochani, 2 ostatnie rzeczy, które przyszły do mnie z AliExpress. Nie chciałam nagrywać osobnego odcinka, bo nie wiedziałam, kiedy te wszystkie rzeczy do mnie spłyną, ale tak pokrótce mówię, dołączę akurat do tego filmiku zbiorczego, więc tak, kochani, okulary. Okulary, one może nie są jakieś bardzo stabilne i nie wiadomo jak dobrej jakości, ale za te okularki zapłaciłam 27 zł razem tutaj z przesyłką i tutaj są takie pszczółki Bardzo, ale to bardzo mi się podoba ten model. Zobaczcie, tak one wyglądają, są naprawdę świetne. Mają te lustrzane, mam się pewnie może odbijać lampa, ring, który mam włączony, ale powiem Wam, że naprawdę są świetne. Ja już je raz miałam, rzeczywiście przyciemniają słońce. Nawet powiem Wam szczerze, że jak włączam komórkę, to ja nie widzę, co jest na niej napisane, więc ma jakiś tam, jakąś powłokę, która blokuje światło sztuczne. I ostatnia już rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, są to przepiękne kolczyki, które są pozłacane. Jak widzicie, to jest taki motyw tygrysa, czy lwa, przepraszam. Przepiękne, bardzo mi się spodobały. One kosztowały mnie 6 zł. Ja je przymierzę. Ja wiem, że nie wszyscy mogą nosić sztuczną biżuterię, ale ja uważam, że jeżeli macie taką możliwość i lubicie sobie gdzieś tam eksperymentować, zmieniać, szukać, to warto coś takiego sobie zainwestować. Nie wiem, jak Wam się podoba. Mnie się naprawdę one raz, że sprawdzają, bo ja już je nosiłam, miałam w 2 stylizacjach, może Wam się nie pokazałam, ale miałam takie 2 dość ważne wyjścia, gdzie miałam po prostu zwykłą czarną koszulę raz, za drugim razem białą koszulę, też spięty koczek, włosy w koczek i te kolczyki. Także powiem Wam szczerze, naprawdę robią robotę, są takie eleganckie, są troszeczkę ciut ciężkie, ale nie są aż tak metalowe i ciężkie w swoim wyglądzie, bo mogą wyglądać naprawdę na bardzo ciężkie, ale aż tak bardzo nie są. Natomiast no, mają swoją wagę, więc jeżeli macie bardzo wrażliwe uszy, nie możecie takich cięższych rzeczy nosić na uszach, to sobie odpuśćcie, ale natomiast jeżeli nie macie żadnych problemów z uszami, możecie nosić sztuczną biżuterię i możecie nosić cięższe kolczyki, a Wam taki motyw się podoba, to jak najbardziej mogę Wam polecić. I uważam, że za 6 zł no to są ok. Staram się już więcej takich rzeczy nie zamawiać, bo jednak trochę tej biżuterii mam, jak wiecie, bo pokazywałam Wam też kiedyś cały mój kuferek pierścionków, łańcuszków, ale głównie kolczyków, więc trochę tego mi się uzbierało przez lata. I tutaj jeszcze też jeden ostatni taki nabytek, który kupiłam w Yes, ale to tylko tak, bo pewnie będziecie pytali, a tutaj, żeby już Wam odpowiedzieć, ja za niego zapłaciłam niecałe 200 zł, tak, także jak macie ochotę, ja postaram się go Wam oczywiście podlinkować. Nie wiem, czy też wiecie, ale jeżeli to chyba przez 2 lata albo przez rok, już nie pamiętam. Jeżeli kupujecie w Yes tego typu pierścionki, macie gwarancję na rok, czy właśnie na 2 lata, już mówię, nie pamiętam, ale macie również w tym darmowe czyszczenie takiej biżuterii. Natomiast, żeby ją oddać do czyszczenia, musicie zachować albo paragon, albo po prostu tą metkę, która jest dołączona do Waszej biżuterii. Ale powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tego pierścionka. Bardzo ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. Jak najbardziej jestem na tak. Dobrze, kochani, i to byłoby wszystko. To są wszystkie zbiory, które ostatnio do mnie przyszły. Stwierdziłam, że nagram taki bardzo króciutki filmik, szybki przegląd tego, co Wam polecam, bo to są rzeczy przede wszystkim sprawdzone, to są rzeczy, które gdzieś tam ja też polowałam, jeżeli chodzi na przykład o te zakupy z Home&You, to ja już dłuższy czas ten lampion gdzieś tam sobie trzymałam w koszyku, no ale że była fajna promocja, więc skorzystałam. Natomiast bardzo mi się też podobają okularki z AliExpress, bo jednak wiecie, że mam dość sporą kolekcję i staram się już tych okularów nie kupować. Natomiast gdzieś tam zawsze mam z tyłu głowy, że mogę, skoro jest taka niska cena i mogę sobie przebierać i wybierać, to chcę mieć możliwość, chcę mieć wybór. A co do kawy, jeżeli chcecie jakiekolwiek pytania mi zadać odnośnie kaw, które ja Wam polecam, to doskonale wiecie, że mam zakładkę na Instagramie, polecam. i tam są różnego rodzaju też rzeczy, oprócz właśnie kawy, tam na pewno zobaczycie m.in. te kawy, ale jak zawsze Kimbo to jest dla mnie numer 1, to jest kawa, którą kocham i uwielbiam. I każdemu kawoszowi, bądź też osobie, która zaczyna swoją przygodę z kawą i chce mieć jakby takie dobre i miłe wrażenia, pierwsze miłe wrażenia po kawie, po swojej przygodzie z kawą, to zawsze każdemu będę polecała Kimbo 100% arabikę. Dziękuję kochani za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten filmik w jakiś sposób Was zainspirował, a być może rzeczywiście skorzystacie z tych propozycji, które ja Wam przedstawiłam. Linki znajdziecie oczywiście na dole, a tymczasem moi drodzy, dziękuję Wam pięknie. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, zostawcie jakiś ślad po sobie w postaci komentarza, a my widzimy się w kolejnym moim filmiku. Do następnego. Ciao!